Tutaj każdego dnia o ludzkie zdrowie walczą grudziący strażacy. Trójka z nich uda się w nietypową podróż. Najpierw samolotem polecą do Budapesztu, aby następnie wrócić na swoich rowerach do Polski. Metą jest mały Rudnik, a cel niezwykle szczytny. Zdrowie małej grudziądzanki Wiktorii Stefan. Muszę powiedzieć, w ogóle skąd się wziął u panów pomysł, żeby wybrać się na taką trasę i pomóc? Troszeczkę wcześniej, bo to już jest nie pierwszy raz właściwie, gdzie jedziemy. W zeszłym roku wybraliśmy się do czeskiego Nachodu. Trasa liczyła sobie prawie 600 km, dlatego że jechaliśmy po prostu trasami alternatywnymi. Omijaliśmy właściwie takie główne arterie. Żeby po prostu ominąć tiry, nie tiry. Jednak dzisiaj wyruszacie jutro z pomocą dla Wiktorii Stefan, młodej grudziądzanki. No tak. Dokładnie to tak. O pierwszej w nocy wyjeżdżamy do Warszawy. Kolega Bartek nas zawozi. Z Warszawy, z Okęcia, mamy samolot o godzinie 8.05. 9.15 jesteśmy w Budapeszcie. Wtedy składamy rowerki. Troszeczkę nam to zejdzie pewnie z godzinka, żeby wszystko poustawiać. No i wsiadamy i wracamy do domu. Około 1100 km. Ile trwa tak przygotowanie takiej podróży? Około 3-4 dni. I logistycznie już kilka tygodni wcześniej. Przygotowanie map, tras, przejazdu i zabezpieczenie jakieś tam logistyczne. A typowe przygotowanie takie ostatnie, no to z 2-3 dni. Przygotowanie sprzętu, podszlifowanie roweru, zamontowanie w bagażniku SAK i można lecieć drogę. Właśnie widzimy tu dosyć spore ekwipunki. Właśnie co zabierają panowie na taką wyprawę? W sakwach znajduje się przede wszystkim trochę prowiantu, odpowiednia odzież, jakieś narzędzia zapasowe, dętki, łatki do roweru, bo wszystko może na trasie się wydarzyć. I podstawowy sprzęt taki kempingowy, namiotowy, karimaty, śpiwory, namioty. To, co można zapakować, to bierzemy, żeby jak najbardziej przetrwać w trasie, omijając duże miasta, a trochę pobytować z naturą. Tak dalekie wyjazdy wiążą się z wieloma wyrzeczeniami, również tymi, które dotyczą najbliższej rodziny. Rodzina mi powalała, żebyśmy byli cały czas w domu. To jest najgorszy wyczyn, nie? Nasz, żeby się wydostać z domu. A poza tym nic szczególnego, nie? Przygotowania tam, większych przygotowań nie trzeba w ogóle brać pod uwagę. Najważniejsze z tego wszystkiego to jest przygotowanie rodziny. No i na koniec najważniejszy cel podróży. Pomoc dla małej Wiktorii Stefan. Będziemy improwizować na trasie. Na pewno zajedziemy do Krakowa. Dalej zajedziemy na pewno do Wrocławka. Częstochowa jeszcze prędzej. Na pewno jakieś OSP po drodze zaliczymy. No i wszędzie, gdzie będziemy, po prostu będziemy informacje zostawiać odpowiednie i namawiać do jakiegoś tam wsparcia finansowego. Liczymy na wielkie serca naszych kolegów strażaków Słowaków, że okażą się pomocni i symboliczne pieniążki trafią do puli, suma summarum, żeby się nazbierała jakaś konkretna kwota. Rehabilitacja, koszt jednego turnusu rehabilitacyjnego wynosi około 5000 zł, z tego co wiemy od rodziców Wiktorii, więc mamy takie ciche plany, że jeden to byśmy na pewno chcieli pomóc sfinalizować, super by było, gdyby się udało jeszcze więcej. Mało tego, turnus rehabilitacyjny trwa 2 tygodnie w roku, żeby tak po prostu jakiś efekt tam był w leczeniu Wiktorii, to jest potrzebne 6-7 właśnie takich turnusów. Niestety Narodowy Fundusz Zdrowia opłaca tylko jeden w roku.